po raz kolejny na terenie gminy Puck spotykamy się dzisiaj bardzo rekreacyjnie, bo na szlaku rowerowym. Proszę nam powiedzieć, co to za impreza? Dzisiaj mamy dzień bez samochodów, więc przerzucamy się wszyscy na pojazd, jakim jest rower i razem wspólnie jedziemy do Radoszewa, ze Swarzewa do Radoszewa. Spotykamy się tam z mieszkańcami też gminy Krokowa, bo ta ścieżka prowadzi ze Swarzewa do Krokowej. W połowie drogi spotykamy się i tam razem świętujemy ten dzień. Bardzo się cieszymy, że są takie dni, że jest promowanie tej zdrowej, aktywnej czynności, jaką jest jazda na rowerze. I zapraszamy serdecznie na tą ścieżkę rowerową. Przepiękna ścieżka promująca też właśnie nasze walory gminy Puck. Dziś również będziemy mieli możliwość w Kuźni, w Radoszewie posłuchać informacji na temat szlaku historii militarnej Kaszub Północnych. Stawali takim obozem fortyfikowanym, czyli wystawiali całą maszynową na zewnątrz, podpalali dwie, trzy stodoły w okolicy, żeby było jasno i się kładli spać. Wielka bitwa o Wielką Wieś. To działanie nie było aż tak wielkie, ale były. I obrona Półwyspu Helskiego, bo ja jako człowiek, który zajmuje się tymi fortyfikacjami, wystawami, spotykam się strasznie często z tym, że przeciętny turysta przyjeżdżający z Polski, z dowolnego punktu, uważa, że broniła się miejscowość Helek. No bo tak się broni października. A jest to właśnie taki ważny punkt. W tym okresie 9-11 września doszło do kontaktu bojowego w rejonie Półwyspu Helskiego. Doszło do obrony na całym Półwyspu. No i cóż, z uwagi na to, zostały zbudowane razem z budową linii kolejowej tej o wojskowym znaczeniu jako miejsca do przechowywania amunicji bądź broni maszynowej dla oddziałów broniących przeciwdesantowo tej linii kolejowej. I dlatego są tylko dwa, bo tylko przy pierwszym odcinku tej kolei to zbudowano, potem jakby przestały być potrzebne, bo się wojna skończyła. Wykorzystano je do tego, żeby stanowiły zaplecze 43 baterii, która niby broniła portu Władysławowi, ale ona nie stała w Władysławowie, tylko... I jeszcze jedna rzecz. Szańce Wielkich Wsi. No i niewiele wiadomo o tym, że były. Takie ślady bardziej materialne, czy informacje, wiążą się z budową portu Władysławowo, tam z koniec lat 30. przed II wojną, w obecnym Władysławowie. Kopiąc ten port, drogodnicy natrafili na belki i cegły, na ślady fortyfikacji, czyli na szańce, bo trzeba spełnić prochownie, inne, być może inne elementy o konstrukcji stałej. W tamtym czasie, bez artykułu w gazecie, pan się ukazał wówczas, była też informacja, że jeden z budynków przy ulicy Starowiejskiej dzisiejszej ma w podniczeniu murowaną część będącą pamiątką po tamtych czasach. Te dwa punkty dzieli od siebie 500 metrów, czyli port i ulicy Starowiejską. W szańce w tamtych czasach stały powiedzmy co 200. Czyli powinny być trzy, które zamykają na tej skarpie, bo jak zjeżdżamy z ronda Wrocławia, w kierunku na Półwysep jest stara, tak? Naturalna skarpa miejsce przyjąca bronię. Gdyby nam jakieś jednostki chciały wylądować gdzieś, wejść na Półwysep albo wyjść z Półwyspu.